Wiktoria Ostrzeszów. W sobotę 3 października w ramach 11 kolejki 4 Ligi Wielkopolskiej Pro Eco podejmowała u siebie czerwoną latarnię Ligi Winogrady Poznań. Tradycyjnie już, jak to w spotkaniach z potencjalnie słabszymi przeciwnikami, biało-niebiescy nie dopisali do swojego dorobku kompletu punktów. Spotkanie rozpoczęło się od nieoczekiwanej przewagi gości, tylko znakomita postawa Jakuba Błaszczyka uchroniła miejscowych przed stratą bramki. Golkiper Wiktorii aż 3-krotnie popisał się skutecznymi interwencjami i to tylko w jednej akcji. Później do głosu starali się dojść gospodarze, jednak obrońca w ostatniej chwili uprzedził znajdującego się w dogodnej sytuacji Przemysława Dubiela. W 38 minucie strzału z 20 metra próbował Robert Skrobacz, jednak piłka poszybowała tuż nad poprzeczką. Chwilę później Maciej Stawiński zauważył wysuniętego bramkarza i starał się go przelobować, jednak golkiper gości w porę wrócił na swoje miejsce i sparował piłkę na rzut rożny. Tak więc do przerwy kibice nie oglądali bramek. Po 15 minutach zawodnicy wrócili do gry, a Wiktoria do dalszych ataków. W 54 minucie Kasper Lepka kopnął z dystansu, ale nad bramką. 10 minut później, po kilku tygodniach przerwy, na placu gry zameldował się powracający po kontuzji Michał Mazurek, który zmienił Roberta Skrobacza. W 78 minucie zawodnik ten wpisał się na listę strzelców, po tym jak wyszedł sam na sam i posłał piłkę obok bezradnie interweniującego Witolda Apanasewicza. W 86 minucie po faulu Pawła Paronia sędzia wskazał na punkt karny. Okazję na wyrównanie wykorzystał Adam Gajda. Wiktoria choć cały czas atakowała, to nie potrafiła przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Drużyny podzieliły się punktami i tym samym Winogrady dopisują do swojego konta ledwie drugi punkt w tym sezonie. Właściwie mieliśmy apetyt na więcej, bo w pierwszej połowie myślę, że dominowaliśmy nad przeciwnikiem, w drugiej też mieliśmy parę sytuacji. Wiadomo, mamy mało punktów w lidze, ale myślę, że 3 punkty mogliśmy się wywieźć, ale szanujemy ten remis, zawsze jest jakiś punkt. Na pewno mamy dość młody zespół i brakuje nam troszkę więcej doświadczenia. Też nie powiedziałbym, że dużo szczęścia też nam brakuje. Mamy wyniki właściwie na skraju, tam zawsze brakuje czegoś malutkiego. Dużo lepiej gramy niż w zeszłym sezonie i myślę, że zmierza to w dobrym kierunku. Niestety remis u siebie z ostatnią drużyną w tabeli, nie ujmując, bo grają naprawdę fajnie w piłkę. Przynajmniej dzisiaj to pokazali. No nic, musimy myśleć nad następnym spotkaniem. Trzeba łapać punkty i nie przegrywać tych meczy. W piątek, 9 października, Wiktoria na wyjeździe zagra z Obrą Kościan. Początek meczu o godzinie 19. Brawo, pokręć, Mati. Brawo. Brawo, kurczak!